Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skiba i witam Państwa w kolejnym odcinku serii Rynkowe Tankowanie. Dziś ponownie z udziałem Andrzeja Szczęśniaka, eksperta rynku paliw. Rozmawialiśmy o ostatnich incydentach w Zatoce Omańskiej, podbramkowej sytuacji Joe Bidena i najnowszej decyzji grupy OPEC+. Serdecznie zapraszam. Jeśli Nord Stream 2 można uznać za pierwszą porażkę Joe Bidena, to za rogiem szykuje się druga, bo osiągnięcie porozumienia w najbliższym czasie pomiędzy Iranem a USA staje się coraz mniej realne, a w tym czasie chiński import irańskiej ropy wzrósł o ponad 130% i stąd też plany na amerykański ban dla Chińczyków na import ropy z Iranu. A przypomnijmy, że w ostatnim czasie wokół Iranu jest niezwykle gorąco, doszło do dwóch incydentów z tankowcami, na jednym z nich zginęły dwie osoby. No i pytanie, w jaką stronę ten konflikt będzie zmierzać według pana? Witam uprzejmie. Ten konflikt się zaczął dawno, czy w 79 roku, w związku z tym mamy pewne doświadczenia i wiemy, jak to się rozwija. Według mnie Biden nie ma wyjścia innego niż zgodzić się na warunki Iranu. I te warunki Iranu to jest prawdopodobnie z jakimiś może kosmetycznymi zmianami powrót do porozumienia z 2015 roku, tego tam z Rosją, Chinami, Europą i tak dalej, ponieważ to było ciężko wynegocjowane, potem Trump to zerwał, naszkodził Iranowi bardzo poważnie. Natomiast teraz Iran mówi, wracamy do tamtego dealu ciężko wynegocjowanego, który zabezpieczał wszystkie strony. Biden nie może tego zrobić ze względu na opinię publiczną, więc prawdopodobnie są negocjowane takie sweeteners, czyli takie coś, co pokaże, że my power, prawda, USA, pokonaliśmy Iran, daliśmy, wiesz czego, wcisnęliśmy bardziej w ziemię. Bo tutaj elementy takie jak na przykład Izrael, który grał bardzo poważnie jako element w rozgrywce, czyli ten siła nacisku na Trumpa, dzisiaj nie jest tak ważny, zwłaszcza bo dla ekip demokratów to raczej te lobby wewnętrzne amerykańskie jest ważne, a Izrael raczej jest podejrzanym, że tak powiem, graczem i to nie ma siły nacisku. Więc ja myślę, że to jest jedyne co, to jest te sweeteners, czyli pokazać i nie pozwolić, tak jak w Nord Stream 2 właśnie, żeby to rozgrywano już tak otwarcie, że ten Biden taka mięczak taki, prawda, i tak dalej, wszystko oddaje. To jest to, ale to jest jakby jedna nóżka. Druga nóżka tej sytuacji to jest to, co się dzieje na rynku ropy naftowej, no bo tutaj wiadomo, Iran został zepchnięty do narożnika całkowicie, amerykańskie sankcje prowadzone przez Bidena były bardzo ostre i wprowadziły ten import, przepraszam, eksport ropy irańskiej praktycznie, no nie do zera, ale to po prostu minimum minimorum historycznego. I tutaj się jakby powiedzieć zaraz, moim zdaniem jeszcze przed wyborami amerykańskimi, ale na pewno natychmiast po, tośmy kiedyś o tym rozmawiali, po prostu widać inna ekipa, nie tak twarda ręka amerykańska jak była wcześniej, w związku z tym zaczął się ten eksport irański jakby odradzać. I on się odradza, tak, nie wraca może do tych pozycji sprzed sankcji, czy po porozumienia 2015 roku, ale ponieważ dlaczego? Ponieważ Biden jest z innej bajki. On stawia, jak mówiliśmy przy Nord Streamie na przykład, na kooperację międzynarodową, na delegację pewnych uprawnień i praw sojusznikom, bo inaczej Ameryka się izolowała i ten porządek, który sama kiedyś wykreowała, po prostu rozsypywała. I moim zdaniem tutaj właśnie Iran i jego sojusznicy, czyli Indie na przykład, bo to warto zapamiętać, ten kraj, on jest znacznie ważniejszym dla Iranu sojusznikiem niż Chiny, bo Chiny są jednak podatne na amerykańskie naciski, ale ci sojusznicy wyczuli, że po prostu mamy sytuację lżejszej ręki, że jest dobry policjant, a odszedł zły policjant i oni po prostu to wykorzystali, zwiększając i ten tajny i jawny import irańskiej ropy, co ratuje oczywiście Iran, ale też podważa pozycję Stanów Zjednoczonych.
Czyli mamy sytuację, kiedy jakby no to nieposłuszeństwo rośnie i to jeszcze nieposłuszeństwo ze strony tego głównego wroga, czy konkurenta, czy challengera Stanów Zjednoczonych, czyli Chin. I tutaj oczywiście ten trend już rósł od okresu wyborów w Ameryce, czyli już no prawie od roku. I jest dzisiaj tylko tego skutek, że te rzeczy po prostu się ujawniają, bo tam były różne sztuczki, jakby powiedzieć, włączane, wyłączane, żeby jakby skryć, ukryć ten eksport i do Indii, i do Chin, i do Korei Południowej, bo tam przecież też były duże eksporty. W związku z tym myślę, że to już jest po. Natomiast jest jeszcze trzecia i moim zdaniem najważniejsza, wspomniał Pan o niej, ta odnoga tego problemu, no to jest taka wojna morska, powiedzmy. No to jest to, co się dzieje właśnie ostatnio w Zatoce Oman. Natomiast wcześniej się już działo cały czas, zwłaszcza, że Iran, jak wiemy, jest jakby sojusznikiem Wenezueli, też w konflikcie to bardzo poważnym, może nawet poważniejszym niż Iran ze Stanami Zjednoczonymi. I te dwa państwa, ci dwaj wielcy posiadacze zasobów ropy, no nieprzebranych praktycznie, i oba bardzo ciężko przydeptane przez Stany Zjednoczone, one współpracują, te kraje. I one sobie wymieniają tutaj ropę, tutaj jakby paliwa, benzyny, jakieś chemikalie umożliwiające produkcję i tak dalej. I statki irańskie płynęły często do Wenezueli. No i po drodze na przykład musiały się jakby to powiedzieć, zetrzeć, czy jak to nazwać, przemknąć przez amerykańskie, prawda, te sieci. No, flotę tam amerykańską. No i w pewnym momencie doszło przecież nawet do sytuacji, kiedy Amerykanie w dziwny sposób, do tej pory niewyjaśniony, ponoć nie użyto siły, po prostu przejęli cztery statki, a potem towar sprzedali i przekazali, prawda, na fundusz ofiar terroryzmu. Także piękny napad na otwartym morzu bez użycia siły. No ale i mamy też inne przypadki. 2019 Brytyjczycy na przykład koło Gibraltaru rekwirują wielki statek Gracja 1, jak pamiętam chyba, w 2019 i go blokują. Co robi Iran? Natychmiast porywa brytyjski statek i to pomaga. Brytyjczycy zmiękli pomimo nacisków amerykańskich i oddali tam ten statek, to ci wypuścili ten. Z kolei Amerykanie zablokowali Iranowi pieniądze na kontach, prawda, za ropę. To nie tylko u siebie, w innych krajach też, bo to przecież sojusznicy wykonują, jakby powiedzieć, zadania zlecone. No to co zrobili Irańczycy? Porwali statek Korea Południowo-Koreański. No i Korea Południowa po długich negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi wypłaciła chyba część pieniędzy, nie wszystko, i statek został zwolniony. I teraz mamy taką wojnę z Izraelem. Ona trwa od dobrych kilku miesięcy. To znaczy tam wybucha coś na statku, jakieś drony podlatują, jakieś torpedy, jakieś, no, wojna partyzancka, jednym słowem, z dużą domieszką jakichś, powiedzmy, prowokacji, bo to nie wiadomo, czy to był prawdziwy napad, czy nie był prawdziwy. Co do Iranu, ja sądzę, że te napady są realne, no bo przecież tam nawet Izrael zabija, prawda, naukowców na terenie Iranu, zwłaszcza w nuklearnych. Natomiast co do tych napadów Iranu, no to mam mieszane uczucia, bo czasami może być to prowokacja tego, kto, jakby to powiedzieć, jest zainteresowany w tym, ale to także może być po prostu, i według mnie jest działanie Iranu. Czyli ja myślę, że to jest taka wojna, która może, to jest problem z taką wojną, że ona może wyjść w pewnym momencie spod kontroli i może wybuchnąć tym, że ktoś jakiś statek naprawdę zatopi, a nie tylko uszkodzi, czy powiedzmy, no, zabije dwóch marynarzy. I to się może wymknąć pod kontrolę. To jest bardzo niebezpieczne i Amerykanie wiedzą, że z tym igrają, a deal z Nord Streamem pokazuje, że są nastawieni na, jakby powiedzieć, na no, zmniejszenie, na rozciągnięcia strategicznego, bo Rosja czy front europejsko-rosyjski jest poważnym obciążeniem dla Ameryki, jak jej sił, powiedzmy, no, imperialnych, a znacznie większym, znacznie poważniejszym takim, no, napięciem i no, naciągnięciem tych sił amerykańskich jest Bliski Wschód. To oczywiste. A w związku z tym, że ostatnie decyzje, Afganistan, Irak, prawda, pokazują, że Amerykanie chcą skrócić ten front, bo mają naprawdę jednego wroga, który z każdym dniem się wobec nich umacnia. No wiadomo kto. No to wydaje mi się, że z Iranem, to jest jakby te wojny morskie, zwłaszcza i izraelska, jest jakby formą nacisku na Iran, żeby się zgodził na gorsze warunki.
No ale nie wiem, to się zbliża. Nie wróżyłbym, tak jak pan mówił, porażki Bidena. Oczywiście porażką to będzie w oczach Teda Cruza i takich innych, prawda, tak jak u nas, prawda, też są specjaliści polityczni od tego, żeby mówić, że PiS samo zło, prawda, to tam są tacy republikanie, którzy są demokraci, czy Biden samo zło, ale to jest naprawdę wiatr pustych słów. Natomiast deal polega na tym, Ameryka musi skrócić swoje rozciągnięcie strategiczne, żeby się skupić na jednym temacie i dlatego ceduje te problemy, tak jak w Europie scedowała na Niemcy. Nie wiem, co zrobi w Iranie, bo nie siedzę na tych negocjacjach, natomiast na pewno musi skrócić front z Iranem i go skraca. To widać, bo Afganistan jest, poszedł już, tak, i teraz poszedł Irak, prawda? Czyli mamy bardzo poważną sytuację, na której Iran z pewnością to świetnie rozgrywa, ponieważ to są doskonali dyplomaci. W bardzo słabej sytuacji tego kraju potrafili wynegocjować 2015 rok, który był sukcesem oczywiście dla Iranu. No i potem przyszedł Trump, który ten sukces, prawda, utrącił. No i teraz prawdopodobnie będzie nowy sukces Iranu. Ja stawiam na to, że będzie to sukces Iranu, a oczywiście propagandowa porażka w Stanach Zjednoczonych. Ted Cruz zarzuci Bidenowi, że jest mięczak. No, tyle. Tak, wspomniał Pan o tym, a ja chciałem ten wątek Iranu zamknąć właśnie podsumowaniem, że my jako obserwatorzy się przyzwyczailiśmy do tych incydentów w Zatoce Ormuz, a też mam wrażenie, że jest bardzo cienka granica, po której stąpają zarówno Irańczycy, jak i pozostałe kraje, które są częścią tych incydentów. Ale to być może Dokładnie. rozszerzymy to w kolejnym Jasne. odcinku. Mam nadzieję, że ten incydent się już nie powtórzy, bo to w końcu są życie ludzkie, to jest w końcu życie ludzkie. Natomiast przejdźmy do innego bieżącego wydarzenia, a mianowicie spotkania grupy OPEC Plus, która zdecydowała się podnieść produkcję o 400 tysięcy baryłek do sierpnia 2021, od sierpnia 2021 roku, a same ograniczenia mają obowiązywać do września 2022. No i zacznijmy od Pana oceny tego ruchu, czy to będzie dobry ruch, czy w obliczu zbliżającej się, jak to niektórzy mówią, planowanej czwartej fali, Planowany. być może ten ruch był zbyt pochopny. Planowano w czwartą falą, proszę się nie przejmować, bo ona czy ten wirus, prawda, zaczyna być bardzo łatwym żetonem w takich publicystycznych zgadywankach, co było powodem wzrostu lub spadku cen ropy. To ja, naprawdę, jak to czytam, to trzymam się za brzuch ze śmiechu. Natomiast poważnie mówiąc, rzeczywiście OPEC wykonał bardzo ciekawy ruch, ponieważ tam. No, jak wieść głosiła, bo nie było na to żadnych tam twardych, tak, ale były jakieś przecieki, że Emiraty, prawda, Arabia Saudyjska miały różne zdania i tak dalej, i tak dalej. I trochę nie wierzę, myślę, że to było sterowane przecieki tak, żeby nas zabawić trochę publikę, bo rzeczywiście były poważne tarcia wewnątrz, OPEC plus, bo to nie tylko OPEC, prawda? No i jednym z głównych tych naciskających była Rosja, która już ma dość tych bardzo poważnych obciążeń, bo pamiętajmy, że Rosja dostała największe obciążenia, Arabia Saudyjska się wyługała z tego, chociaż potem dobrowolnie sama sobie odbierała to wydobycie. Natomiast Rosja bardzo naciskała i moim zdaniem to był bardziej konflikt rosyjsko-saudyjski i Rosja. Emiraty tam odegrały jakąś rolę, nie wiem, wiadomo, jak to w tym rejonie, nie? Oni wszyscy ze sobą konkurują, walczą i tak dalej, a potem się okazuje, że między sobą świetnie dogadują w jakichś sprawach, w ogóle to nie na naszą mentalność są ci politycy. Natomiast jeszcze był jeden taki czynnik w tej decyzji, to znaczy Ameryka, która jest w tej chwili w takiej jakby rozdarciu wobec ropy, bo po pierwsze chciałaby tańszą ropę, bo jest ten argument właśnie polityczny, wewnątrzpolityczny, że za Bidena ropa tańsza niż za Trumpa. No i tam śmiesznie porównują ceny paliw, prawda, z tego roku kryzysowego z dzisiejszymi cenami. No ale ludzie mówią jak, droższa, nie? U nas też zresztą mówią droższa. Dlaczego? Natomiast to jest jedna rzecz i to jest argument polityczny. Tam jawnie interweniował chyba, nie wiem czy sam Biden, ale podejrzewam, że Departament Stanu na pewno to negocjował. Zresztą mówili o tym. Natomiast to jest jeden element, czyli za drogie,
Ale z drugiej strony, dla planów Bidena i tego lobby, jakby powiedzieć, klimatycznego, bardzo ważne są wysokie ceny paliw, ropy. Bardzo ważne, ponieważ tania ropa zabija tą transformację energetyczną, tak ukorzenia, prawda? Bo wiadomo, po pierwsze, ta ropa może być tańsza, bo te kraje po prostu. Tak Rosja, Arabia Saudyjska i inne po prostu przestaną takie krocie zarabiać i nic się im wielkiego nie stanie, a w niektórych nawet będzie można rewolucję zrobić, prawda? Taką wiosnę arabską jeszcze raz. Natomiast to na pewno podkosi jakby w korzenie istnienia, czyli transformacji energetycznej. I tutaj Ameryka się szarpie między tymi dwiema rzeczami. Moim zdaniem OPEC zrobił skuteczny ruch, zresztą bardzo ładnie to podsumował na tej konferencji, nie pamiętam nazwiska, ale prowadzący te negocjacje powiedział tak, że OPEC jest poważną instytucją, nie wszystko ujawnia, no bo jakby ujawniał, to przecież byłby niepoważną instytucją. Ja się w pełni zgadzam. To jest naprawdę poważna instytucja, zwłaszcza z Rosją, jak się dogadali, to i naprawdę prowadzą świetną politykę. Zrobili dobry ruch, na chwilę ceny spadły, tam poniżej 70 to znacznie, potem się podniosły, bo jakby będzie ten trend strategiczny, który wyznaczył Goldman Sachs do $80 na koniec roku, moim zdaniem jest dalej obowiązujący. Może te ceny szły za szybko do góry, tam właśnie do decyzji OPEC-u, czy może trochę wcześniej, bo tam rzeczywiście już rwały do góry niesamowicie. W związku z tym ten trend trochę jakby opadł, ale moim zdaniem ten bilans podaży i popytu jest dobrze odczytywany przez OPEC. Zresztą ja od wielu lat uważam, że to jest najlepszy ośrodek analityczny na świecie ropy naftowej i oni po prostu dobrze odczytują te napięcia między właśnie popytem, podażą. No oczywiście niepewność podażowa jest, ale moim zdaniem no, możliwość wprowadzenia kolejnych lockdownów po męczarni ubiegłego roku, powiedzmy sobie śmiesznej ilości tych zachorowań tam w porównaniu z tym falą poprzednimi, no śmiesznej, bo one są bardzo dziwnie. Na przykład w Rosji jest najwyższa fala zachorowań i śmiertelności, a w Stanach Zjednoczonych jakiś tam dół, prawda? W Szwecji zero osiągają, bez żadnych tam maseczek i tak dalej. Także to jest element moim zdaniem przeszacowany, to znaczy w tym sensie, że oczywiście może wrócić, jak grypa wraca na zimę, natomiast lockdownów i tych bardzo restrykcyjnych zachowań, no po prostu żaden elektorat już tego nie zniesie. Widać zresztą po Stanach Zjednoczonych, co tam się dzieje, bo tam histeria już weszła na takie wysokie tryby i po prostu zaczynają się strzelaniny w sprawie COVID-u. To znaczy, że to już jest nie do zniesienia dla ludu, który po prostu może jeszcze maseczki nosić, ale robotę musi mieć, no bo jak dzisiaj lud amerykański jest wyrzucany z mieszkań, z domów, bo tam chyba się 1 sierpnia skończył ten zakaz wyrzucania, prawda, eksmisji. No to jak te 500 000 czy 2 000 000 rodzin trafi na bruk do miasteczek namiotowych, no to nikt się nie odważy wprowadzić lockdownu, bo to znaczy, że ci ludzie pójdą po prostu na komitety i będą je palić. Także moim zdaniem to jest niemożliwe, natomiast i dlatego ten optymizm, ten te kolejne dodawanie co miesiąc, prawda, tych tam 400 tysięcy baryłek chyba, jest dobrą strategią i jak widać po cenach jakby nie zawaliło rynków, czyli jak zwykle OPEC dobrze wykalkulował. Super, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję pięknie.